boxing's, you know, obviously it's not really my thing. It's a part of my game I always wanted to work on because I think I'm competitive enough, strong in grappling, and not a lot of people like to watch grappling and fights. People like to see punching. So I think after the UFC, when I got released from my contract, I like to stand and punch more, you know. But people still going to say something no matter what, you know. So I just think part of my game I always wanted to work on was my striking. And I'm working on that, and sometimes it's good, sometimes it's not so good. But it depends on the style of fighter you fight too. I think to make a good fight, you need to have the two fighters to make a good fight. And it's interesting that we're going to fight in the small gloves too. So there's a chance there could be, my pretty looks could be ruined again. To jeśli chodzi akurat o tą płaszczyznę walki, w której będziemy teraz toczyć pojedynek, czyli powiedzmy ta sama stójka, to czułem się zdecydowanie lepszy od niego. Trochę błędów było przygotowawczych, no i game plan też może troszeczkę nie w tą stronę. Może i by poszedł w odpowiednią stronę, gdyby nie to, że normalnie ma betonowy łeb. Teraz jestem znacznie lepszym stójkowiczem niż wtedy. Mało tego, o wiele więcej prądu. Prawda jest taka, że w ostatniej walce chciałem każdym czasem urwać mu łeb, a teraz będę chciał urwać mu łeb w co piątym czasie. Boris says to me, I touched his chin, you know, and he says, you're not going to land one punch on me. I says, come on, like, are you serious? Look at me, let's be real, without the bullshit. I think maybe sometimes you think, like, sometimes what happens if you lose, you think when you win. I think every fighter thinks this too. There's a good possibility it's just two people fighting. One guy's going to lose. It's a very close fight, this fight between me and him, but percentage, I think, is more for me. 60%, I would say. Maybe 65% me, 35% Boris. Biega trochę taka opinia o tym, że kiedy, wiesz, pojawiają się walki w boksie, to jest jakaś tam nuda. Możliwe, że mają rację. Po pierwsze dlatego, że to są duże rękawice i wtedy faktycznie musi być jakiś wysoki poziom zachowany, żeby to wyglądało dobrze. A po drugie, chłopaki, no nie ujmując nikogo, no nie mają aż takiego poziomu, jakby, żeby to było ładne dla oka, nie? Myślę, że Norman, jeżeli nie będzie aż tak unikał walki, nie będzie chciał się kleić do mnie, no to wtedy będzie naprawdę mega widowisko. Borysa się przyjemnie ogląda. Yeah, the difference between the fight with Cassius and Boris, totally different fights. You've got Cassius, who's long range, a striker, quite tall, very tall actually. Boris, who's shorter than me, 5'8", 5'9", a little bit shorter reach. Let's go, Powiedziałeś, że w 10 minucie mnie znokautujesz, ale nie wiem, jak ty chcesz to zrobić, jak ty chyba nigdy w życiu nikogo nie znokautowałeś, a ostatnią walkę przed czasem wygrałeś w 2000, bo dzisiaj to sprawdzałem, chyba w 14 roku. Mam dla ciebie tylko jedną radę, przygotuj sobie torbę nici, bo myślę, że będzie trzeba bardzo dużo szyć po naszej walce, także będzie wyglądał troszeczkę jak Frankenstein. Kurwa, już. 17 minut bez przerwy, już. Let's go, boys. Talk is over now. Let's see who's the tough man. Let's see. Szczerze, wydaje mi się, że nic bardziej widowiskowego w tym roku nie zobaczycie.